Ja nie mam standardowego dnia pracy. Raz jestem w biurze przez cały dzień, raz jestem w biurze raz na 3 tygodnie, więc jeżeli miałabym opowiedzieć o standardowym dniu pracy, to chyba jedynym takim elementem, którego pilnuję i za każdym razem ma miejsce, to jest po prostu poranna kawa. Najfajniejsza w tej pracy jest różnorodność. Pracuje u nas w zespole prawie 100 osób i każdy zajmuje się czymś innym. Pomagamy budować klientom taką ogólną odporność na to, co się może zdarzyć. Mamy też zespół, który zajmuje się ryzykiem związanym z IT, czyli wszystkimi atakami na przykład związanymi z bezpieczeństwem fizycznym i z bezpieczeństwem wartości intelektualnych. U nas w dziale większość osób to są osoby, które są po studiach ekonomicznych i interesują się IT, albo w drugą stronę są po studiach informatycznych i pokrewnych, a chciałyby poszerzyć swoją wiedzę w kierunku ekonomii. Natomiast wszystkie te osoby mają kilka wspólnych cech. Jedną z nich jest ambicja i taka gotowość do podejmowania nowych wyzwań. Odwaga, ponieważ projekty, które wykonujemy i nad którymi pracujemy, bardzo często są niestandardowymi projektami. Oraz potrzeba takiej wewnętrznej innowacyjności. Bardzo często nasze projekty i nasi klienci wymagają od nas wyjścia z ram, które są ogólnie znane i przyjęte, i zaproponowania czegoś innego. Nazywam się Karolina Szczygielska i pracuję w dziale zarządzania ryzykiem.